Crazy life is you, is you. Hej wszystkim, witajcie w ostatnich ulubieńcach tego roku. Postanowiłyśmy nie zapominać o ulubieńcach grudnia, mimo że już obie zapisujemy i mamy w sumie notatki zrobione na ulubieńców jakby podsumowujących cały rok. No ale jednak w tym grudniu też kilka perełek się zebrało, także nie przedłużam, znowu będzie mieszany. No ja przedłużam. Może tak przedłużam. Będą filmy, będą książki, będą kosmetyki. Zapraszamy. Powinniśmy do nowego roku przedłużać. Akcja charytatywna. W ogóle chciałabym Wam bardzo podziękować, że przez te 11, teraz już 12 miesiąc faktycznie wspieracie akcje, które Wam podsyłamy, bo to jest naprawdę duża siła w naszej grupie. I tym ostatnią zbiórką, którą chciałybyśmy Wam podsunąć, którą uważamy, że warto wesprzeć, jest zbiórka 13-letniej Amelki, która zachorowała na chorobę stawów i mięśni. Potrzebuje bardzo pilnie operacji, która będzie pomagała jej po prostu funkcjonować, chodzić, móc normalnie żyć i mamy takie wrażenie, że warto ten dobry, w sumie dobry rok zakończyć jeszcze lepiej, pomagając komuś, kto tej pomocy po prostu bardzo potrzebuje, więc link w opisie. Mamy nadzieję, że ponownie jako markowa ekipa komuś pomożemy. Pierwszy ulubieniec to produkt marki Sopo. Mówiłyśmy o tej marce w naszym poradniku prezentowym, ale po dłuższym testowaniu chciałabym konkretnie ten jeden produkt wyróżnić, mimo że wszystkie trzy produkty, które powstały pod szyldem tej marki, są naprawdę świetne, ale jednak ten olejek do demakijażu, który nazywa się Pau Pau Makeup, naprawdę jest wyjątkowy. Pod tym względem, że dla cer mieszanych i tłustych nie będzie robił tej takiej bardzo tłustej opcji na twarzy. Czyli nie musicie się obawiać tego, że będziecie oblepieni, że będzie jakaś mgła na oczach, bo ten olejek ma taką konsystencję niby emulsyjna, niby olejkowa. Ja na początku, kiedy zaczęłam testować ten kosmetyk, byłam bardzo zaskoczona, że niby to jest olejek i niby jest tłusty, ale jego zmycie nawet zimną wodą jest możliwe. Czyli nie muszę rozpuszczać bardzo ciepłą wodą. Teraz rzadziej korzystam z płynu micelarnego, tylko właśnie dzięki niemu już mam ten efekt nawilżenia. Później tylko domywam jakimś żelem, też albo właśnie marki Sopo, albo tym, który po prostu w danym momencie testuję, ale ten olejek też bardzo fajnie sprawdzi się dla cer trądzikowych, bo absolutnie nic mi po nim nie wysypało. Nawet przez dłuższy czas myłam się nim, jeżeli chodzi o dekolt, o plecy, gdzie też mam jakieś problemy z niedoskonałościami i też bardzo fajnie dbał o tę skórę, czyli jednocześnie nawilżał, bo ja nienawidzę się balsamować, więc tutaj miałam już tą opcję nawilżenia w cenie. Ogólnie marka Sopo to jest polska marka, z samojedem, jeżeli chodzi o okładkę i o taką, nie wiem, to twarz, nie? No chyba tak możemy... Twarzą pyszczek. Pyszczkiem tej marki jest Samojed. I to jest marka, którą znamy jeszcze z innej strony, czyli od marki Cyrulica? Cyrulicy. Czyli marki dla mężczyzn. I my jakiś czas temu też dla naszych mężów stamtąd kosmetyki mogłyśmy dostać i stwierdziliśmy, że skoro ta marka poszła teraz w kosmetyki dla kobiet, które są naprawdę wyjątkowe, które są takie kawaii, które są naprawdę skuteczne, mają dobre składy i w ogóle cała ich taka oprawa jest naprawdę bardzo w punkt, no to kurczę, aż szkoda byłoby ich nie polecić, bo mam wrażenie, że może naprawdę Wam się spodobać też ich szata graficzna, która jest przesłodka, jest bardzo ten produkt konkretny skuteczny i pięknie pachnie. On, nie wiem, czy kojarzysz, jak one pachną. Ojej! Jak wata cukrowa, jak cukierki, tak słodko. To, ale orzeźwiający, to nie jest taki, bardzo to przyjemny inny zapach niż wszystkie, czyli... Guma balonowa. O, guma balonowa! Jezu, dziękuję! Tak! 100% guma balonowa, aż jak kolor tej bluzy, tego swetra. Naprawdę, tak. Jezu, może mgła szukałaś. Tak, ale naprawdę świetnie Karol to opisała, bo ten zapach jest taki słodki, jak guma balonowa, ale też właśnie przywołuje jakieś takie dobre wspomnienia, więc no, dla starszych, dla młodszych myślę, że każdy znajdzie w tej marce coś dla siebie, bardzo polecam. Nie spodziewałam się, że produkt, który jest tak wychwalany w internecie przez tak wiele osób, no właśnie, bardzo często można jakby pomyśleć sobie przereklamowany. Tak. Skoro wszyscy mówią, że tak jest dobry, to pewnie jest... Bałyśmy się tego. Spróbowałam i powiem Wam szczerze, że serum Glow On, płynne serum złuszczające Health Labs z kwasem salicylowym, wow. Jakie to jest wielkie. To jest wielkie, to jest super wydajne. Tutaj akurat wolałabym, żeby była w sumie chyba pompeczka, powiem Wam szczerze. A co tutaj jest? Jest ten taki jakby aplikator po prostu jakby trochę skraplacz, tonikowy. Taki tonikowy. Wolałabym, żeby to była jednak pompeczka albo nawet pipeta. No ale dobra, nie zaczynamy od minusów, bo jednak pojawił się w ulubieńcach, więc czymś mnie musiał zachwycić. I zachwycił mnie tym, że historia jest następująca. Możecie cofnąć się do naszego vloga, vlogmasa,
Tam nawet w niektórych ujęciach widać, co zadziało się między moimi oczami. Tu. Trzecie oko. Tu było trzecie oko. No naprawdę powiem wam, że takiego wyprysku, takiego pryszcza, to ja już nie pamiętam, czy w ogóle kiedykolwiek miałam. On był naprawdę tak ogromny. I niestety sam nie chciał, że tak powiem, opuścić tego lokalu. Więc postanowiłam zadziałać z nim bardzo mechanicznie. Bardzo nie tak, mechanicznie. Jak bardzo nie tak, jak powinnam. Reasumując, został po nim turbo wielki gigastrup. Nie wiem, jak jeszcze bardziej opisać wam, jak duża była to zmiana. Bardzo się cieszę, że w tym czasie akurat nie nagrywałyśmy, bo naprawdę można go było zobaczyć z kosmosu. Teraz nic. I zaczęłam używać w międzyczasie, w sumie już w trakcie, zaczęłam używać właśnie sobie tego serum na nos przed kremem, właśnie myśląc o tym, że jest to takie bardziej długofalowe działanie, że to skoro jest to złuszczenie, to na pewno nie następuje po pierwszym razie i faktycznie oczywiście czegoś takiego nie ma, że to jeden raz i od razu zobaczycie jakiś efekt, ale naprawdę uwierzcie, że jego regularne stosowanie przez dosłownie kilka dni, ja widziałam różnicę, jak to się szybko goi, a jak zwykły jakiś tam nawet mniejsza pozostałość po wypryskach potrafiła się po prostu u mnie ślimaczyć. Tu wszystko w punkt, a poza tym jakby skutkiem ubocznym, bo oczywiście najbardziej zależało mi na tym, żeby jakby wyrównać to wszystko, co zadziało się na mojej skórze, to też taki dodatkowy blask. Naprawdę niesamowite jest to, że teoretycznie jest to serum, które złuszcza, ale ja poczułam takie bardzo fajne odnowienie mojej skóry. I no, powiem wam szczerze, że to ląduje chyba w moich ulubionym, jako mój ulubiony produkt tej marki, a mam już swoich ulubieńców. Serum z witaminą C, uwielbiam zdenkowane. Też już do denka naszykowaną mam giełkę, która jest świetna. Nie zmienia to faktu, że naprawdę to serum działa i okazuje się, że no ja nie jestem jedyna, tylko właśnie te wszystkie głosy w internecie mają 100% rację. I pamiętajcie, stały kod, więc też zajknijcie do opisu, bo mamy dla was zniżkę. To nie są tanie kosmetyki, ale są bardzo wydajne, moim zdaniem. No, ciebie by to już długo używałaś. Myślę, że gdyby była pompka, byłoby jeszcze bardziej wydajne, ale nie zmienia to faktu, że taka wielka butla, a w sumie nie potrzebujecie dużo tego produktu, więc super. Ja w ogóle bardzo często teraz widzę na TikToku, czy na przykład na rolkach na Instagramie, że dużo dermatolożek, które mają swoje konta, wręcz wychwalają tę markę, że dużo ludzi było sceptycznie nastawione do tego, że marka, która tworzy suplementy, idzie w kosmetyki, że już idą za fejmem, a się okazuje, że tak się przyłoży do tych kosmetyków, że one naprawdę wiodą prym teraz, jeżeli chodzi o nowości na rynku. Więc myślę, że tutaj naprawdę fajnie, że coś takiego się znalazło też u nas w ulubieńcach. Słuchajcie, u mnie kosmetyk, który... używam z polecenia mojej dermatolog na takie totalne przesuszenia, bo teraz kiedy mamy też zmianę pół roku, my o tym powtarzamy z kolegą, że temperatury na zewnątrz domu to jest istny koszmar. Ja u mnie w domu też mam bardzo ciepło, jest naprawdę gorąco i ja mam takie przesuszenie. Teraz jeszcze jak chorowałam, to przysięgam wam, nawet mojej mamie wysyłałam nagranie, bo nie chciała mi uwierzyć, że mam tak suchą skórę, ja, która normalnie mam bardziej taką świecącą się, miałam tak suchą skórę, że tutaj przy ustach, na nosie i na czole, ja nagrałam mojej mamie, jak strzepuję po prostu pył, jakbym mąkę miała. I dalej to wszystko to było. Ja mogłam, jak nakładałam jakieś kremy, które albo jakieś maseczki takie, wiecie, które może zawsze działały, a teraz nie radziły sobie, to po prostu zrolewywałam skórę. No obrzydliwe, ale jednak tak było. I moja dermatolog poleciła mi markę Cetaphil, którą ja dobrze znam, bo też na naszym kanale ona się pojawiała parę lat temu. Lubiłam krem do rąk bardzo i był genialny. I to jest konkretnie Ultra DDA, ultra krem intensywnie nawilżający, natychmiast odżywia i intensywnie nawilża skórę przez 48 godzin, ma masło shea, witaminę B3 i prowitaminę B5. Słuchajcie, ja już myślę, że no w połowie jestem, ja używam tego kremu w ilościach ogromnych, to nie jest tak, że troszeczkę, ja nakładam tego kremu tak dużo, że ja wręcz jeszcze później na dekolt, rewelacja, to po prostu tak nawilża skórę, ale tak jakby ona momentalnie... Plaster. Ja nie mogę w to uwierzyć, to jest takie ukojenie, właśnie plaster, jak mówisz. Też takie... To nie jest tak, że wasza skóra się nagle świeci, to nie jest to natłuszczenie, tylko nawilżenie, takie, że naprawdę skóra wygląda ładnie. Ja rano, jak wstaję, pomimo, że mam gdzieś te swoje przebarwienia, jakieś tam niedoskonałości, to jednak ta skóra naprawdę już wygląda coraz lepiej. Bardzo wam polecam, kupiony w aptece, nie pamiętam ile kosztował, ale też bardzo wydajny, bo te ilości, jaką ja nakładam na ręce i później na twarz, to naprawdę dziwię się, że jeszcze mam ten krem. 100% do niego wrócę, myślę, że za jakiś miesiąc się wykończy i kolejne opakowanie wyjdzie na taką właśnie czarną godzinę, jak Karla mówi. Plaster SOS. Pozostając przy pielęgnacji, to jest ten krem aktywnie stymulujący podoczy marki Basic Lab z retinalem.
Który, powiem Wam szczerze, ma taką fajną konsystencję. Ja ostatnio, właśnie przed tym kremem, miałam tak, że ograniczałam ten krok. W sensie, byłam jakaś, no strasznie się zrobiłam pielęgnacyjnie leniwa przez moment. I nie ukrywam, że jakby chęć przetestowania tego produktu spowodowała, że wróciłam w ogóle do tego elementu. Bo naprawdę, potrafiłam zasnąć bez kremu pod oczy. To jest krem, który tworzy taką właśnie taką welurowo-atłasową konsystencję, ale jest która lekko jest lekko tłusta, ale to, co jest fajne i to, co jest fajną odmianą po tych poprzednich wszystkich moich kremach, nie jest to ani bogaty, taki masełkowaty, ani nie jest to żadne serum czy żel, które też jakby bardzo lubiłam, ale teraz miałam ochotę na coś innego. I powiem Wam szczerze, że ja po prostu od razu nakładając, jeszcze on ma, wiecie, delikatnie tam żółty kolor, moim zdaniem też powoduje, że ta skóra też wizualnie po prostu wygląda lepiej. Ale nie tak, że na co dzień, mówię o tuż po nałożeniu. Ale na przykład widzę teraz, że korektor ładnie Ci leży pod oczami, ma to na pewno znaczenie. Gdzie właśnie poszukuję teraz jakiegoś... mam ochotę na coś... Może chcemy... Polećcie. Beauty podobno jest świetne. Polećcie jakiś nowy korektor pod oczy, bo mam ochotę na jakiś... Możemy zrobić test Rare Beauty i będziemy wtedy... Macie ochotę na test Rare Beauty? Bo ja właśnie używam jakiegoś dobrego korektora teraz, ale jeżeli chodzi o ten krem, to uwierzcie, że faktycznie rano też nie mam takiej napiętej skóry pod oczami, takiej, wiecie, no nie chodzi o to, że moja skóra jest nagle, jak wstaję, to jest po prostu taka napięta, tylko taka bardziej przesuszona, wiecie, z tego właśnie, że też nie dbam może za dobrze o to, żeby pić dużo wody przy tym, przy tych właśnie temperaturach, o których wspominałaś wcześniej. Nie zmienia to faktu, że naprawdę mnie zachwycił. Jakby moja skóra, jak widać, już z retinalem naprawdę ma się dobrze, bo już też krem ten Inimini, o którym Wam mówiłam, też zdenkowałam i w ogóle naprawdę musimy nagrać denko, bo mam bardzo dużo produktów, które czeka i bardzo chciałabym się tych pustych opakowań pozbyć. Ale na pewno będzie. Naprawdę, no jakby Basic Lab i to jest jeszcze ta taka bardziej, powiedzmy, ich ekskluzywna linia, taka, która ta Aminis, bo to, właśnie, bo tutaj są to jeszcze aminokwasy, czyli coś, co też jakby staje się ich bestsellerem i nie dziwię się, także koniecznie zerknijcie, czy aby na pewno nie potrzebujecie jednak nowego kremu pod oczy, bo ten może być strzałem w dziesiątkę, a też mamy stały kod, tak. Więc no tak się akurat zdarzyło, że idealnie może te informacje, które znajdują się w opisie, będą dla Was jakimś, będą po prostu pomocne. Ten ulubieniec jest naprawdę, bardzo się boję, że się skończy. To jest jeden z tych takich, że trafiłam w sedno, chcąc go spróbować bardzo dawno temu, kiedy dostałyśmy jakąś paczkę PR-ową z drogerii Cosibella. Tam się znalazł właśnie ten produkt, czyli Paula's Choice Booster do ust. I on po prostu tak leżał, myślałam, że może komuś oddam, no bo ja wtedy nie miałam jakiejś takiej potrzeby częstego nawilżenia ust, nie miałam tego nawyku totalnie wyrobionego. No ale przez to, że mam takie przesuszenia skóry, moje usta, codziennie mam nowe usta, codziennie zrywam skórę, mam naprawdę problem przeogromny i też mam problem z tym piciem wody. My, Karola, powinnyśmy w 2023 rozpocząć wyzwanie i żebyśmy się naprawdę go trzymały. I jak która się nie będzie trzymała, to kara. Ja chcę chyba kupić tę butelkę, którą ma Marta. Tak, z tym słomką też zamawiamy Po prostu zamówmy to, po prostu zamówmy to. Tak, bo ona zamawiała bardzo Allegro, prawda? Taką butlę z godzinami, do której powinniście pić tę ilość wody. I po prostu to robimy i po prostu pijemy. I jeżeli się okaże, że niektóra nie da rada, ale tu uczciwie, to ty zjadasz na żywo pomidora, a ja oliwki. I tak, koniec! Koniec! New year, new me! Moi drodzy. Okay. Przekonałaś. Także, jeżeli chodzi o to picie wody, to już jakby załatwiona sprawa. Ale to jest ratunek, który też, jak pokazałam mojej dermatolog, bo ja po prostu mam tak, że teraz bardzo często jej pytam, czy ten kosmetyk będzie okej. Bo trafiłam na świetną babeczkę, która po prostu ma dużą wiedzę i ona mówi świetnie, ona mówi, że Paula Choice w ogóle jest świetną marką, że ma też genialne właśnie te różne złuszczające produkty, że no one są dość drogie, ale są bardzo skuteczne i też one podobno są tworzone przez dermatologów, więc też są bardzo polecane. Mówi, że to jest świetne. Słuchajcie, to jest, ja na początku się booster, więc co to jest? To jest, nie dość, że ma fajny aplikator, który chłodzi bardzo, bo to jest takie, wiecie, no to jest, jak to nazwać, takie metalowe, taka, no jest ultra wygodny, bo pięknie rozprowadza.
to nawilżenie to jest taki jakby glutek przezroczysty, który jest lekko lepki, ale po czasie ta lepkość nie jest niekomfortowa, tylko ona powoduje, że ten produkt się lepiej trzyma waszych ust. Czyli nie zjadacie tak szybko go, nie wycieracie. Jak go nakładam na noc, to rano się budzę, to jeszcze resztkę gdzieś tam mam na tych ustach, więc on po prostu jest trudny do tego, że później go zdemakijażować przypadkiem. Bo ja na przykład z takimi balsamami w sztywcie, czy Tender Care z Oriflame, to mam tak, że jak nałożę, to po chwili, nie daj Boże, o poduszkę się otrę, o coś tam, nie ma. A to się przykleja do ust, działa też jak plaster, taki bardzo kojący, jak na przykład pękają Wam usta, bo ja do krwi mi pękało dosłownie, to ten produkt nie szczypie, bardzo łagodzi, nawilża, ultra nawilża i też powoduje, że rano mogę po prostu zrobić peeling ust i te skórki też schodzą, czyli są tak nawilżone te usta, że te skórki schodzą, odpadają, jakby wiem, oblać, no ale po prostu tak jest. I co jeszcze miałam powiedzieć o nim? Nie rozstajesz się z nim. Aha! I to, że on optycznie, kiedy go nałożycie na usta, powiększa usta. Jak się go nałoży, robię sobie demakijaż, nakładam go, to po prostu czuję, jakbym miała powiększane usta. Naprawdę, tak to światło tak odbija, bo to jest bezbarwny, jakby trochę błyszczyk, tak trochę tak to wygląda. Jak taki żel na ustach, naprawdę, czasami jak się tak patrzę, mówię, co to się zna? To jest kwas hialuronowy. Naprawdę, jest świetny, bardzo polecam i jest bardzo wydajny. Używam go już od 2 miesięcy, więc już to jest 2-miesięczna recenzja i nadal go mam. I bardzo często po niego sięgam, krążę ze mną po domu. Ja po prostu kupię sobie zapas dwóch, tak żeby był zawsze gdzieś w torebce, na dole domu, na górze, żebym nie musiała go szukać, bo jak go nie mogę, to się irytuje. Jak go nie wezmę ze sobą gdzieś, to się irytuje, więc to już o czymś świadczy. Catrice. I coś, co w ulubieńcach prawdopodobnie było, ale już pewnie lata temu, ale wróciłam do tego i jakby cofnę się do historii o wielkim pryszczu, ale faktycznie ja na co dzień nie korzystam praktycznie z podkładów, bardzo rzadko i po prostu zazwyczaj to jest tusz do rzęs, ewentualnie korektor pod oczy, żeby jakieś zasinienia pod oczami zakryć. No i właśnie zwykle nie potrzebowałam zakrywać dodatkowych rzeczy, ale nastała taka era. I to jest świetne, do tego, żeby w ogóle, jakby nie mając podkładu, on jest tak skutecznym jakby przykryciem i jak tak stapia się z moją skórą, że to jest w ogóle rewelacja, a przy tym to jest tynk. Ale taki, który jest, wiecie o co chodzi, bardzo komfortowy, bo to było właśnie no, w takim dość mimicznym miejscu mojej twarzy, a i tak miałam wrażenie, że on po prostu jak go rano nałożyłam, to naprawdę dopiero przy demakijażu widziałam tę zmianę ponownie, bo on tak dobrze to zakrył i był tak trwały. Naprawdę świetny, do tego oczywiście jak jest makijaż, no to mam wrażenie, że to już w ogóle, jak macie delikatną warstwę podkładu, no to on się cudownie z tym stopi, z tak naprawdę i płynnym i podejrzewam, że nawet właśnie z mineralnymi, ale ja bardzo często właśnie w ostatnim miesiącu stosowałam go po prostu na twarz tak, żeby zakryć to, co ewentualnie mocniej mi przeszkadzało i to no świetne, świetny produkt, który jest mam wrażenie kultowy i który kosztuje grosze, a warto po prostu mieć w swojej toaletce. Dobrze, słuchajcie, wiadomo, nasza paleta jest najlepsza, jakby tutaj to jest fakt, którego nie mamy co podważyć i mam jakby 2 egzemplarze naszej palety i patrzę na nie i one są już tak zdewastowane, że muszę sama sobie zakupię własną paletę, bo chcę do niej wrócić, bo po prostu używamy z Karolą i zawsze, jest po prostu niezawodna dla nas i po prostu tak jest i koniec, ale jakiś czas temu dostałyśmy też jakąś paczkę pierwszą z Drogerii Natura i w ogóle bardzo dziękujemy za nią, no i tam w tej paczce znalazła się paleta marki Kobo Mary Cherry. Otworzyłam ją i mówię, kurczę, no wow. Naprawdę jest bardzo, bardzo taka użytkowa. Wiecie, nie na większe wyjście, tylko taka zastępcza, żebym pomyślała sobie... Jak tart trochę wszystkie. A nie przypomina ci trochę palety Maksineczki? A też trochę. Nie? Taki vibe ma trochę, ale start też ma coś wspólnego. Taka jest, czy może trochę... Brązowo-beżowa. Tak, dokładnie. I powiem Wam tak. Nie, ta paleta nie dorasta do pien naszej palety, ale stwierdziłam, że trochę odpocznę od naszej palety, żeby za nią zatęsknić, bo czasami tak jest, że po prostu też jeżeli lubicie makijaż, to doskonale wiecie, że można kochać jakiś produkt, ale po prostu chce się testować jakiś inny efekt uzyskać, bo na przykład no, to są to kolory, których na przykład u nas w palecie nie ma, jakieś borda, takie bardziej, chociaż no właśnie trochę zbliżona. Nie jest to tak jak u nas, ale jest naprawdę fajna. Ona kosztuje około 70 zł na promocji. Bo widziałam, że teraz jest na promocji. Macie 2 bronzery, 2 róże i 8 cieni, z czego jeden cień jest takim trochę rozświetlaczem, że faktycznie można nim go nałożyć na twarz i też ładnie rozświetli buzię.
Pigmentacja bardzo fajna, osypują się w ciul, ale jak zatracenie to im to wybaczam, po prostu otrzepuję pędzelek i nakładam w mniejszych ilościach. Mam ci zrobiony w ogóle makijaż oczu. Jako połączyłam, trochę dodałam jeszcze naszego New Rules, bo to wiadomo, ale resztę robiłam tą paletą i naprawdę fajnie się sprawdza. Jest bardzo uniwersalna moim zdaniem, trochę ciepła, trochę chłodu. Widzisz, nie? Ciepły, chłodny. Ciepły, chłodny, bardzo fajnie. Tylko ładnie wygląda. Tak, ma lusterko, tylko dla mnie minusem jest welurowa ta. No jest ufajdana, no nie da się tego utrzymać w czystości. Pięknie to wygląda. Jak pierwszy moment jak wyciągnęłam, mówię, no piękny, taki faktycznie świąteczny vibe, ale już teraz wypalcowana cała. No trudno, ale uważam, że Drogeria Natura naprawdę przez to, że ma w swoim asortymencie Kobo, dużo zyskuje, bo aż mam ochotę jeszcze sprawdzić więcej tej marki. Dajcie znać, co polecacie marki Kobo, bo słyszałam też, że mają bardzo fajne cienie, te foliowe, takie, które dają błysk na oku. A ostatnio jakoś od tego błysku właśnie wracam, bo nosiłam maty przez długo. No, także polecam. Książki! New York! Tego dawno nie było u nas w tej kategorii, przyznaj. Ale faktycznie ostatnio bardziej rządziła kinematografia, seriale, chociaż o tym też dzisiaj, ale doczytałam, można powiedzieć w końcu, bo też ją tak sobie dawkowałam, książkę o Nowym Jorku. I jest to książka, która sama mnie zadziwiła, że tym jak jest napisana, aż tak mnie wciągnęła. Znaczy oczywiście, ja kocham Nowy Jork, jakby to było moje marzenie od dziecka, żeby się tam pojawić. Jak je spełniłam, to po prostu myślałam, że mogę już się kłaść do grobu, bo już nic piękniejszego mnie w życiu nie spotka, bo to było naprawdę tak wielkie marzenie. Gdzieś tam zaczynam myśleć o tym, że mam nadzieję, że wkrótce wrócę, więc teraz po przeczytaniu tej książki wiem, że taki wyjazd będzie o wiele ciekawszy. Ta książka opisuje jakby w ogóle Nowy Jork od tak naprawdę jego powstania, od tego jak był po prostu zwykłą portową miejscowością, o tym jak oczywiście po kolei wszystkie nacje tam napływały, o tym właśnie co budowało charakter tego miasta, przez to, że po prostu zostali ludzie wysiedlani na to, żeby po prostu tworzyły się coraz to nowe inne budowle, które też de facto są przepięknie poopisywane i w ogóle jest tutaj też jakby, no dla mnie to jest też niewiarygodne, że każdy ten jeden drapacz chmur tak naprawdę ma jakąś historię i że tam w ogóle tak naprawdę też były różne, można powiedzieć, bitwy o to, kto wybuduje wyższy. No oczywiście jest tutaj też wtrącenie World Trade Center, ale jest też w ogóle przeciekawa. Tak, jest w ogóle przeciekawa historia o budowie mostu bruklińskiego. Naprawdę jakby można, to są jakby książka oparta, jakby nie oparta, tylko stworzona z faktów, a wciągająca jak po prostu jakaś super ciekawa proza, więc powiem wam szczerze, że w ogóle też to jest książka, która jakby ja to lubię w książkach, czy właśnie w biografiach, czy nawet właśnie w filmach, że nie zostaje z samą książką, tylko zaraz muszę coś jeszcze sobie sprawdzić, jeszcze sobie coś dogooglować. Jakby żyję nią trochę, motywuje, wiecie, że motywuje do tego, żeby jeszcze więcej, jeszcze czegoś się tutaj dowiedzieć. Naprawdę powiem wam szczerze, że nawet dla osób, które nie są tak zafiksowane na to miasto jak ja, to może być ciekawa pozycja, żeby w ogóle trochę też w ten świat amerykański, chociaż oczywiście właśnie, no Stany to jest to, że każde tak naprawdę takie większe miasto jest no, można powiedzieć czymś innym totalnie, a ten Nowy Jork jest, no, no jest bardzo wyjątkowy i przyznam szczerze, że naprawdę jestem w szoku, że taka właśnie trochę też historyczna, bo tam jest bardzo dużo historii, sporo też o Wall Street, o giełdzie, nie sądziłam, że takie tematy aż tak mnie wciągną, a totalnie po prostu pochłaniałam właśnie taki rozdział za rozdziałem i jeszcze doczytywałam, i jeszcze sprawdzałam, no absolutnie książka, do której z pewnością będę wracać i sobie różne rzeczy jeszcze zaznaczać, no ale mówię, jakby zwiedzanie tego miasta po takiej lekturze, jeżeli kiedykolwiek planujecie się tam wybrać, moim zdaniem taki must have do przeczytania przed, jako właśnie taki nietypowy przewodnik, tylko to, że będziecie sobie szły i jakby już myślę sobie, że o, to jest ten budynek. I to jest, o wow, no naprawdę, świetnie napisana, więc bardzo, bardzo wam polecam. Dobrze, u mnie jeżeli chodzi o książkę, mam do polecenia coś, co dostałam od mojej przyjaciółki, bardzo dziękuję, na święta. I dlatego, że powiem wam, słuchajcie, ja nie jestem numerolożką, absolutnie. Nie, w numerologii może nie, że w nie wierzę, tylko po prostu jakoś tak sceptycznie do niej podchodzę, ale od praktycznie 2 miesięcy mam taką fazę, że to patrzę na zegarek, czy gdziekolwiek, nie wiem, nawet kiedy jadę autem i jakieś tam cyfry, liczby gdzieś pojawiają na desce rozdzielczej,
pojawiają mi się po prostu... Ten sam? Jakieś różne układy i to okay. Najczęściej na przykład 3-2, 3-1. Jakby cały czas, nawet jak nie wiem, do mojej przyjaciółki, której właśnie pisałam, o której dostałam tę książkę, to mam screenów chyba z 20, jak nie z 40 mojego ekranu, gdzie godzina razem z temperaturą na dworze i z baterią ileś procent zawsze tworzyły na przykład 5-5-5-5-5. Albo 11-11 i 1 stopień. Mm-hmm. Wiecie o co chodzi? I mówię, po prostu już w pewnym momencie zaczynamy, co się dzieje. I moja przyjaciółka stwierdziła, że ja się rozwijam duchowo. Ja się rozwijam duchowo, moi drodzy. I to jest książka Wielka Księga Anielskich Liczb, czyli jak prawidłowo odczytywać przesłania aniołów, by świadomie kierować swoim życiem i uczynić je szczęśliwym. I słuchajcie, ja się bardzo bałam takich rzeczy, bo ja jestem ogólnie osobą wierzącą i mówię, no dobra, ale tu o aniołach to może jednak, wiecie, jestem otwarta, jestem tolerancyjna, otwieram się duchowo. I nie przeczytałam tej książki całej, bo to też nie o to chodzi. Tutaj początek, wiadomo, no to jakby wprowadzenie do tego, jak móc interpretować te rzeczy, ale to jest tak, że po prostu każde połączenia cyfr, liczb są po prostu rozpisane. I kiedy na przykład dzieje się tak, że z rzędu widzę ileś tych jedynek albo tych siódemek, to wchodzę i czytam, co to oznacza. I powiem Wam, że akurat trafiam na takie połączenia liczb i cyfr, które bardzo mi się podobają. Czyli to jest tak, że... Dobre wróżby. Tak, dobre wróżby. Czyli mam wsparcie swojego anioła stróża, że po prostu jestem... W ogóle moja przyjaciółka też się bardzo w runach teraz, że tak powiem, ukochuje. I też co run wyczytała, że mam bardzo mocną ochronę mojego anioła stróża i ogólnie jestem nie do zdarcia, jeżeli chodzi o psychikę. To może nie do końca, może teraz mam nadzieję, że wypracowałam to sobie. Ale ta książka naprawdę bardzo otworzyła mi oczy. Jest ultra ciekawa, więc jeżeli macie w ogóle w swoim gronie, bo sami jesteście może ciekawi tego, jak cyfry, liczby, które Wam się pokazują dość często. Ja je nazywam od dziecka urodzinne godziny. Tak, 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 że na przykład tak. 12:12, 22:20. Ja od dziecka mi się to zdarza, że ja zauważam takie rzeczy, czy rejestracje. Ale zawsze tak, no dobra, ale naprawdę do 2 miesięcy to jest aż w pewnym momencie poczułam się zmęczona tym. Mówię, Boże, no już naprawdę bez przesady, nawet nie wiem, gdzieś w książce nawet, czy na przykład w telewizorze, albo bateria właśnie w telefonie. Ciągle powtarzają mi się urodziny, godziny, jakieś połączenia czy liczby anielskie i zaczynam tą książkę traktować jako swój przewodnik duchowy. Mam nadzieję, że kolejny rok taki dla mnie będzie, że się bardziej gdzieś tam rozwinę, bardziej się dzięki temu uspokajam, walczę ze swoją nerwicą i nerwowością ogólnie, żeby być taką bardziej uspokojoną. I jak czytam sobie właśnie, że na przykład tam 2-2 albo 1-1-1 i że wszystko jest w porządku, aniołowie mówią ci, że idziesz w dobrym kierunku, wybierasz dobrze rzeczy i tak dalej, mówię... Tak jest. Wierzę w to, więc polecam. Naprawdę taka fajna ciekawostka, jak Was to ciekawi, why not? Zodiakarą nie jestem, ale może numerolożką, kto wie. I na koniec kinematografia. Tak jest. I myślę, że u mnie to będzie nowy, tradycyjny, świąteczny film, który okaże się, chyba na to wygląda, ulubionym filmem, przynajmniej na tę chwilę, mojej córki. Klaus. Obejrzałam w grudniu go już 3 albo 4 razy, to jest bajka, ale oczywiście właśnie nie, że odcinkowa, tylko jest to bajka film, o tym, jakby o interpretacji, jak powstała postać Świętego Mikołaja. Przepiękna, wzruszająca, Netflixowa, absolutnie po prostu taka magiczna, w takiej swojej bardzo dużej prostocie. Gdybym była dzieckiem, chciałabym wierzyć, że to jest właśnie jakby ta prawdziwa historia związana z Mikołajem, bo jest przepiękna. W ogóle mam nadzieję, że się nie mylę, bo ostatecznie tego nie sprawdziłam, ale myślę, że nie mogłabym się pomylić, że Wiktor Zborowski jakby gra, czy jego głos. Czyli Mufasa jest. Mufasa jest Klausem i ten głos jest absolutnie dla mnie taki, wiecie, hipnotyzujący i niepowtarzalny. Jeszcze pasuje do tej właśnie postaci, która jest taka trochę skryta, ale z ogromnym, przedobrym sercem. Jakby całość, nie chcę Wam spoilerować właśnie, jak ta historia właśnie dokładnie wyglądała. Właśnie mam chyba zapytać, ale wiem, że jak powiesz Z jednej strony, no to może uwaga, spoiler, w każdym razie jest to postać po prostu drwala, który nie mógł, którego żona umarła, a ich starania o dziecko nie udało się jakby dzieci mieć, a oni bardzo dzieci kochali i pragnęli je mieć, ale tak naprawdę o tym dowiadujemy się przez postać listonosza, który zostaje zesłany właśnie do takiej miejscowości, która jest po prostu jakby w tej miejscowości aktualnie
rządzi wojna. Mają się ludzie nie lubić, między sobą się kłócić, dzieci nie chodzą do szkoły, bo przecież i tak nie będą się uczyć, bo przecież mają się przede wszystkim nienawidzić. Jest wątek chaosu. Jest wątek chaosu i takiego właśnie, takiej braku empatii do drugiego człowieka, a wręcz takiego bycia niemiłym. No i wszystko za sprawą tego listonosza się odmienia, przez to, że on po prostu w tej miejscowości został wysłany po to, żeby jakby ludzie wysyłali listy. Żeby on tam na tą jakby pocztową swoją placówkę rozwinął, a no w tej miejscowości było to trudne dla wszystkich poprzedników, ponieważ no ludzie się nienawidzieli, więc kto do kogo miałby listy wysyłać. Ciekawy motyw. No i teraz, jak już możecie się trochę łączyć fakty, okazuje się, że tak naprawdę te dzieci wysyłające listy do Klausa rozkręcają, nie dość, że tę placówkę pocztową, to po prostu jakby właśnie pokazują Klausowi jaki... No naprawdę, no, naprawdę, no jest wspaniała ta bajka, piękne przesłanie. Obejrzyj ją. Jest dla, naprawdę, już teraz właśnie też na świętach wszystkim mówiłam, że obejrzyjcie bez względu na to, czy jesteście dziećmi. To jest bajka absolutnie dla dorosłych również, więc myślę, że to taka właśnie będzie kolejna tradycyjna, świąteczna bajka, do której będziemy po prostu co rok wracać i ona się nie znudzi, no bo ta historia jest naprawdę przepiękna, przepięknie pokazana. Czy taki drugi Kevin. Trochę drugi Kevin, ale Kevin jest po to, żeby oczywiście właśnie bardziej się pośmiać, a to jest taki wątek, który taki właśnie no jakby trochę magii też, ale właśnie nie, taki, nie takiego, bo właśnie to jest, ta bajka jakby ma pokazać, że to jest tak naprawdę normalna postać, wiecie, że Mikołaj jakby też w ogóle, jak to się stało, że ma pomocników, no absolutnie magiczna, wspaniała i taka ciepła, tak bym opisała, ciepła, ciepła opowieść, więc polecam, jeśli jeszcze nie widzieliście, chociaż jak zapytałam na Instagram, jakie są wasze ulubione właśnie świąteczne filmy, to naprawdę już było sporo głosów na tego Klausa, więc też tak mi się zrobiło, czyli to nie tylko mi się tak podoba, więc polecam. To u mnie dwa polecenia kinematograficzne i jeden to jest film, a drugi to jest serial, zacznę od filmu, który jest old schoolem. Przez ten miesiąc chorowałam bardzo długo, łącznie chorowałam praktycznie miesiąc, non stop jak policzyłam. I spędziłam trochę tego czasu w łóżku, przed telewizorem i wpadłam w fazę oglądania filmów z lat 90. Zakonnica w przebraniu odblokowała mi coś takiego w mózgu. O Boże, to jest to jest po prostu wspaniały tak film. Książę w Nowym Jorku, to też jest o, też tak. taki, to jest po prostu też film, który kocham. Ja też, też. Więc no naprawdę, Zakonnica w przebraniu, jedynka i dwójka. Rzadko się zdarza, żeby druga część... Ale mi przypomniałaś, proszę to obejrzeć. Ale nie, możesz to obejrzeć ja jeszcze raz. Ja po prostu są filmy, książę. Jest na Netflixie chyba był, bo był. Wiem, że sobie obejrzałam go też właśnie teraz niedawno, jakoś tam po latach, chociaż w telewizji go oglądałam już setki razy. Eddie natomiast zakonnice, no to wiadomo, bardziej za dzieciaka, ale i tak mi się buzia uśmiechała na tą w ogóle na tę historię. Na Polsacie zawsze to leciało. Tak. Whoopi Goldberg, która gra Dolores, czyli piosenkarkę, jeżeli nie znacie w ogóle tego filmu, to taka szybki opis. Gra piosenkarkę w takim klubie, kasynie, gdzie jest powiedzmy kochanką gangstera. No i nagle początek filmu, to nie jest spoiler, bo ogólnie tak jakby to jest bardzo ważny motyw, ale nie jest spoilerem. Po prostu jakby jest świadkiem, gdzie jej właśnie kochanek razem ze swoimi jakimiś tam przydupasami zabijają kogoś w tym kasynie, jako mafia. I ucieka, bo ten jej kochanek stwierdza, że musi się podbić Dolores, bo jest świadkiem, bo w ogóle toczy się sprawa, żeby go aresztować, ale nie mają dość dużo dowodów. No i ona ucieka, ucieka na komisariat, gdzie policjant wpada na pomysł, żeby schować ją jako świadka, powiedzmy koronnego, w klasztorze, wśród zakonnic. No i Dolores jako piosenkarka rozkręca tam chór. Jezu, jaki to jest świetny film. Ja się tak dobrze bawiłam, może się fatalnie czułam, to mi jakoś przywołało taki czas chorowania za dzieciaka, kiedy się po prostu leżało w tej pierzynie, mama smarowała po prostu jakimś wikiem i człowiek oglądał te bajki za bajką. Druga część też jest świetna, gdzie Dolores wraca też jako zakonnica, ale do szkoły, gdzie uczy dzieci śpiewu i też biorą udział w konkursie chórów. Świetnie, ja po prostu, no naprawdę, to coś takiego robi z mózgiem, że jeżeli widzieliście ten film za dzieciaka, to odblokuje wam coś takiego fajnego, bo to jest super pozytywny. Whoopi też jest bardzo taka, ona ma w sobie taki vibe, że po prostu się ją lubi, masz ochotę się napić z nią wódki, nie? To jest tego typu laska. No i drugie polecenie, to myślę, że was nie zdziwi, że Wednesday, po prostu polecę ten serial, bo mimo, że są głosy na tak i na nie, ja jestem totalnie na tak, dlatego, że
ogólnie cały ten koncept Wednesday jest mi bliski ze względu na to, że bardzo lubiłam tą pierwotną wersję Rodziny Adamsów, gdzie jeszcze Richie grała właśnie Wednesday i też Richie później gra w teraz Wednesday, tej nowej ekranizacji, bardzo ważną postać, ale nie będę wam spoilerowała, bo no, gra bardzo kluczową osobę. Ja dopiero po czasie się zorientowałam, że to jest ta aktorka. Dopiero gdzieś naprawdę przypadkiem, bo tak ją charakteryzowali, że totalnie nie wpadła na to, więc fajnie, że jest to nawiązanie do tej starej wersji. Dużo jest nawiązań takich realizacyjnych do Harry'ego Pottera. Nawet są takie porównania na TikToku, możecie zobaczyć, czy właśnie na rolkach, na Instagramie, gdzie pokazane są wręcz jeden do jednego odtworzenia różnych motywów. Więc jeżeli jesteście fanami takich magicznych klimatów typu Harry Potter, to myślę, że ten serial na bank wam się spodoba. Wierzę w to, że będzie druga odsłona i to jest pierwszy serial, który swoją oglądalnością, popularnością pokonał The Stranger Things. Naprawdę? Tak, to jest pierwszy serial, który wyprzedził tak bardzo popularny serial, chyba najbardziej popularny, gdzie no, skasowali po prostu wszystkie inne seriale. I też byłam w szoku, bo ten serial nie uważam, że jest dla każdego. Jest taki, że mogą niektórzy odczuwać cringe. Były momenty, kiedy byłam wkurzona, że tak trochę ugrzeczniają tą Wednesday, bo początki, kiedy ona się pojawia, jest faktycznie czarno-biała, tak jak jest to zawsze opisane, że ona jest sama zawsze czarno-biała, usta, wszystko jest czarno-białe. I gdzieś tam takie były motywy, że zaczynała tego koloru trochę nabierać. I to było takie, dlaczego? Przecież ona zawsze właśnie miała być taka czarno-biała wśród kolorowych innych ludzi. Ale w tej szkole, w której się pojawia, bo ten motyw właśnie polega na tym, że ona już jest tak wyrzucona z wielu szkół za właśnie swoje działania, trochę takie creepy, i trafia do szkoły, no właśnie takich trochę dziwolągów, w której wcześniej jej rodzice też się uczyli, czyli też dziwolągi trochę. I w tej szkole dzieją się różne rzeczy i ona jako taka trochę detektyw rozwiązuje sprawę, która też jest na tyle fajna, że mnie zaskoczyła, bo bardzo często się zdarza, że przewiduje jakieś rzeczy, a tutaj tego nie przewidziałam. Więc myślę, że fajne rozwiązanie, takie właśnie, jak to nazwać, wątkowe, że dużo się dzieje, ale jest bardzo ciekawie, każdy odcinek jest ciekawy. Nie ma tak, że człowiek po prostu wie, kiedy to się skończy, albo że wiadomo, jak to się skończy. No nie, właśnie jest inaczej. No i też Ortega, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko głównej aktorki, też jest bardzo wyjątkowa. Ona, myślę, że tą rolą naprawdę mocno się wzbije gdzieś tam. I też dyrektorka szkoły gra aktorka, która grała bardzo ważną postać w Grze o Tron, więc też miałam bardzo fajne takie z nią związane emocje. I ten taniec główny Wednesday, nie wiem, czy kojarzycie, on jest teraz hitem, chyba najbardziej popularny wiralowy taniec odtworzony na TikToku, którą stworzyła właśnie Ortega dla postaci Wednesday na balu dziwolągów. Też jest takim fajnym nawiązaniem do wielu innych takich filmów, w których ten taniec, taki dziwny taniec właśnie się pojawia, więc też tak historycznie można z kinematografią się pobawić, poszukać, gdzie ona się inspirowała, jak tym tańcem. Niesamowicie wciągający, bardzo ciekawy, barwny, taki trochę właśnie wprowadzający w inny świat. O to też chodzi, że ja na przykład mam problem z takimi serialami teraz, które są takie bardzo ludzkie, takie teraźniejsze. Ja lubię gdzieś tam uciec trochę w świat, który nie istnieje i myślę, że Wednesday jest bardzo fajnym wyborem. Dajcie znać, czy widzieliście, czy wam się podobało, bo wiem, że są głosy mocno na tak, są głosy, gdzie totalnie chyba na nie. Chyba z każdym takim hitem. Tak, dokładnie, więc ja też to rozumiem. Ja chyba po prostu jakoś tak dobrze się bawiłam przy tym serialu, więc stwierdziłam, że wam go polecę, jeżeli jeszcze oczywiście go nie widzieliście. Wszystko, widzicie, nie mogłyśmy się nagadać, ale to chyba dobrze, bo sporo miałyśmy głosów, że ten film nie pojawiał się dość długo, więc jakby wróciłyśmy to z miło, nie? Że ktoś naprawdę napisze, że tęsknicie. Bardzo miłe. Więc macie teraz prawie 40 minut z Marką. Dajcie koniecznie znać, jakie są wasze typy, jeśli chodzi o ulubieńców grudnia. No i też oczywiście zapisujcie, notujcie i wkrótce spotkamy się i wymienimy naszymi ulubieńcami roku tak. 2020. Wow, już! Wow, niesamowite. Niesamowite. I myślę, że to już jest dobra pora dla osób, które nas nie śledzą na Instagramie, żeby życzyć wam szczęśliwego nowego roku, żeby był jeszcze lepszy niż ten poprzedni i z nami! I że w ogóle z nami i przede wszystkim oczywiście zdrowia, bo to jest takie bardzo banalne życzenie, ale my się w tym roku właśnie jeszcze raz bardzo mocno przekonałyśmy, jak ono jest ważne. Więc tym, mam nadzieję, optymistycznym mimo wszystko akcentem kończymy. Do zobaczenia, ale jeśli Instagram, to też zapraszamy i pa!